Zadyma wokół The Last of Us, Microsoft dziwnie milczy w sprawie premiery Xboxa One, Wolfenstein sprawi, że będziemy płakali krwią, a The Crew posiada więcej kilometrów dróg niż możemy sobie wyobrazić. W ósmym gościu niedzielnym wita Was jak zwykle Wasz regularny host Piotrek Modzelewski. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy od kącika Sony, w którym na pierwszy ogień leci Gran Turismo 6 i jego edycja kolekcjonerska zwana Anniversary Edition. Powiedzmy sobie wprost, że nie jest to nic szokująco dobrego, co w jakikolwiek sposób w ogóle umywałoby się do Signature Edition GT5, bowiem zawartość Anniversary Edition to gra, specjalny steelbook, milion monet do wydania w grze, 20 samochodów mających podwyższone osiągi oraz specjalne barwy, dodatkowe kolory, dodatkowy kombinezon wyścigowy i kask, dodatkowe awatary oraz Apex 2, drugie wydanie magazynu kierowcy, mówiącego o technikach jazdy i ustawieniach samochodu. Z 20 bonusowych aut najciekawsze są, moim zdaniem, Alfa CZ3 Stradale, Alpine A110-1600S, KTM Crossbow R oraz TRD86 Racing. Nie wiem, czy osobiście zdecyduję się na zakup tej edycji, szczególnie jeśli okaże się, że GT6 importuje save z poprzedniej części gry, bo 500 samochodów i kilkanaście milionów kredytów przemawia do mnie bardziej niż płacenie prawdziwych pieniędzy za kilka dodatków. Przy okazji, Jim Ryan, CEO europejskiego oddziału SC, zapowiedział, że na Gamescomie mają być pokazane nowe ekskluzywy na PS4, których nie było na E3, ponieważ, cytuję, musieli mieć coś do pokazania w Europie. Cóż, nie wiem ile w tym marketingowania, a ile prawdy, ale jeśli faktycznie tak jest, to może GC zaczyna być traktowany jako coś więcej niż biedny kuzyn targów z Los Angeles, a stary kontynent to już nie trzeci świat. Ellen Page, znana m.in. z Incepcji, ładnej buzi oraz faktu, że ma pojawić się w roli głównej w Beyond Two Souls, nie jest zachwycona podobieństwem Ellie z The Last of Us do niej samej. Podczas AMA na Reddicie ktoś zadał jej pytanie w tej materii, jako odpowiedź padło: powinnam chyba odebrać jako pochlebstwo fakt, że uczynili bohaterkę tak podobną do mnie, ale występuje już w grze wideo Beyond Two Souls, więc to upodobnienie nie jest zbyt dobrze odbierane. Nie jest to pierwszy raz, kiedy wokół Ellie wybucha mała zadyma, bo zaraz po pierwszej prezentacji The Last of Us było sporo pytań, czy dziecięca bohaterka gry to nie jest czasami mała Ellen Page, szczególnie, że ta ostatnia dostała już rolę w Beyond i być może wkręciła się w przemysł, ale Naughty Dog utrzymywało, że podobieństwo jest całkowicie przypadkowe, a zmiana wyglądu Ellie jakiś czas później była podyktowana wymaganiami fabularnymi. Tak, ja też za cholerę nie rozumiem, o co chodzi. Jedna sprawa jednak Ellen Page, jej kręcenie nosem, a druga sprawa wrzucenie do gry mapy bostońskiego systemu komunikacji bez wiedzy jej autora. Cameron Boeuf, wyżej wymieniony designer grafiki, zaczął swoją ofensywę na dewelopera od dość mocnego posta na swoim blogu, ale całość zakończy się najpewniej ugodowo, bo zwaśnione strony są już po kontakcie i chociaż nie wiemy dokładnie, co nastąpi, to powinno obejść się bez pozwów. Zastanawia mnie tylko, na ile pan Boeuf rzeczywiście był wkurzony za wykorzystanie jego pracy, a na ile w jego głowie odezwał się głos mówiący: możesz na tym dobrze zarobić, ale to pozostanie w strefie 11 już na zawsze. Quarantine zone. See, some places got a heads up before the infection showed up. Most didn't. W zeszłym tygodniu Sony zapierało się, że 13 listopada nie jest oficjalną datą premiery PS4, a data widniejąca na plakatach to jedynie placeholder. W tym tygodniu zaś dokładnie tak samo robi Microsoft, 21 listopada właśnie stał się niepotwierdzony, więc zasadniczo póki co samo listopad musi nam wystarczyć. Gdybym był nadmiernie złośliwy, a nie jestem jeszcze, powiedziałbym, że muszą przeportować gry z zasilanych komponentami NVIDIA PC-tów na konsole w architekturze AMD, o ile takowa w ogóle istnieje. Śmiało lejcie mnie teraz, że jestem fanboyem, bo śmiałem zażartować, czekam na wasze telefony. Lead us to the barn. No one knows how. To jak? Tęskniłeś za Wolfensteinem? Nie?
to i tak posłuchacie. Do gry ma wrócić znany z Wolfa 3D tryb I Am Death Incarnate, którego zadaniem ponownie będzie skopanie 4 liter graczom i sprawienie, że będziemy płakali krwią. Tak przynajmniej twierdzi senior gameplay designer gry, który zapowiada również, że twórcy chcą, by New Order było prawdziwym wyzwaniem dla graczy, niezależnie od ich umiejętności, i stąd właśnie bierze się I Am Death Incarnate, które nie będzie w żaden sposób polegało na oszukiwaniu grającego, będzie po prostu cholernie trudne, a każda śmierć będzie poniesiona z naszej własnej winy. Miło, że ktoś jeszcze pamięta o ludziach, dla których gry stały się dzisiaj za proste. To jednak nie koniec ciekawostek w sprawie nowego Wolfa, bowiem Pete Hines, szef PR-u i marketingu Bethesdy, porównał nową grę do Uncharted. Hines podobno uwielbia serię z Nathanem Drake'iem i widzi sporo wspólnych cech między nią a New Order na podstawie tego, ile rzeczy można robić poza strzelaniem oraz jak dobrze wyreżyserowane były cutscenki. Cóż, jeśli nowy Wolf ma czerpać z Uncharted, to raczej nie mamy co martwić się o jego los. All around the stactus plant, the stalker chased a bandit. The stalker thought 'twas all in fun. Hot! Wyszedł nieco ponad dwuminutowy trailer najnowszego DLC do Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on the Dragon Keep, i wszystko, co musicie wiedzieć, to, że jest tam dobrze znany borderlandsowy humor, są absurdalne bronie i jeśli macie podstawkę, to absolutnie nic nie usprawiedliwia faktu, że jeszcze nie kupiliście tego dodatku. Nie interesuje mnie brak jedzenia dla kota. Ktoś w ogóle ma kota? Kupujcie te DLC już. Wystarczyło 6 miesięcy, by legiony Nilfgaardu wdarły się w głąb północnych królestw. Za nimi spływające krwią pola, zniszczone wojną pustkowia. Po tych zrujnowanych ziemiach krążył Biały Wilk, pogromca potworów, gniew i stal. Mówią, że był szalony, szukał twarzy, wspomnień, tropów. Pośród chaosu zdany był tylko na siebie. Do sieci trafiło sporo nowych informacji dotyczących nadchodzącego dużymi krokami Wiedźmina 3 i mój Boże, jest na co czekać. Dziki Gon ma zapewnić ponad 100 godzin rozgrywki, teren do ogarnięcia będzie 35 razy większy niż ten z Wiedźmina 2, a w czasie jego eksploracji nie doświadczymy jakichkolwiek loadingów. Trzeci Wiesiek ma być rasowym RPG-iem, w którym podejmowane decyzje będą miały wpływ na świat, żyjąca w nim społeczność sama z siebie ma reagować na nasze poczynania oraz, co mocne, zmiany pogody. Do tego wszystkiego mamy ulepszony system walki oraz animacji głównego bohatera, przeskok z 20 na 96 animacji, 80 rodzajów przeciwników, nowy system pracy kamery, bardziej interaktywne środowisko oraz poprawiony system rozwoju postaci i tworzenia eliksirów. Jak gra wygląda, wszyscy widzimy na trailerach i nie ma za bardzo do czego się przyczepić, więc jeśli CDP Red dotrzyma wszystkich swoich obietnic, możemy mieć grę stanowiącą absolutny hit i murowanego kandydata do tytułu gry roku we wszelkich plebiscytach. Codemasters Racing zaczęło się kilka dni temu niebezpiecznie wiercić i wrzuciło na Twittera dobrze znane ujęcie Forda Focusa WRC z 1999 roku, więc w internetach się zagotowało, bowiem wyczuliśmy możliwość remake'u kultowego Colina McRae Rally. Całość zakończyła się remake'iem, owszem, ale nie na konsole i PC, a na sprzęty z iOS-em. W grze ma być koło 130 km szutrów, samochody z CMR 2.0, możliwość kierowania wychyleniami i masa innych usprawnień, miłośnicy gry zaś zapewne ucieszą się na wieść, że Nicky Grist powraca jako pilot. CMR kosztuje obecnie 4,5 euro, ale na tym nie koniec, bowiem Codys ogłosili, iż tworzą jeszcze 4 gry na urządzenia mobilne i są to tak stare IP remasterowane dla komórek, jak i nowe gry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czekamy na wydanie CMR na Androida. The Crew, nowa wyścigówka od Ubisoftu, zaczyna się malować w przepięknych wręcz barwach, a wszystko za sprawą 10 tysięcy kilometrów dróg dostępnych graczom. Powiedzcie to sobie sami. 10 tysięcy kilometrów. Jezu Chryste. Według twórców ten niezwykle rozbudowany świat w połączeniu z zaawansowanym modelem fizyki mającym pozwalać na olbrzymie różnice w prowadzeniu samochodów ma sprawić, że każdy gracz znajdzie w grze coś dla siebie. Świat ma być podzielony na 5 sekcji, każda z nich ma być odblokowywana wraz z postępem w grze, co będzie równoznaczne z dodawaniem nowych samochodów oraz feature'ów do rozgrywki. Miłośnicy zabawy w wielkiej kupie będą szalenie zadowoleni na wieść o tym, że z racji na unikalną MMO-ową konstrukcję multiplayera nie ma limitu graczy w jednej sesji.
co, nie oszukujmy się, jest cholernie imponujące, ale mimo wszystko chyba spasuje w kwestii zabawy w 25 osób. Ogarnięcie ósemki graczy w Burnoutie Paradise było już nie lada wyzwaniem. You start with weird droney music, everything dark and foreboding. It's all apocalyptic and stuff. Screw this! Let's torch this mother! Matrix! What the? Quick shot of our sweet guns! Surprise, Cable old buddy! Quick shot of some awesome bazookas! No, not Cable's man bazookas. Trailer startowy Deadpoola pojawił się w sieci i jest na nim wszystko, od kobiet przez rozwałkę, aż po, niestety, dubstep. Wszystko jest okraszone typową dla Deadpoola dawką humoru i byłoby naprawdę fajnie, gdyby gra była rzeczywiście fantastyczna, jak głosiły zapowiedzi, a obecnie średnia na Metacritic dla wersji na PS3 wynosi 53, a dla Xboxa 360 wartość ta to 63. If that don't put skid marks in your pants, wait till you see this. Really? Zamykamy ósmego gościa niedzielnego, dziękujemy serdecznie za uwagę, to już wszystko na dzisiaj. Powrócimy, standardowo, za tydzień z nową porcją newsów i garścią sucharów. Pat z wami.